Jeżeli chodzi o osoby 50+, to prowadzimy szeroko zakrojoną akcję w ramach tutaj zarówno Funduszu Pracy, jak i priorytetów 6 i 7, które są skierowane właśnie do tej defaworyzowanej grupy, tak na dobrą sprawę, bo w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to działania związane konkursowe, działania dotacyjne, no i przede wszystkim związane z rozpoczynaniem własnej działalności gospodarczej. To jest szczególna grupa. Ja uważam, że z uwagi na swoje umiejętności zawodowe, bardzo duże, jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, ale jednocześnie niechęć pracodawców do zatrudniania tych osób, to wyraźnie widzimy, że są pewne stereotypy, działają na rynku pracy, że te osoby nie są postrzegane jako dobrzy pracownicy, którzy spełnią się w firmie. Co za tym idzie, no, trzeba przekonać i pracodawców, a poza tym te osoby, żeby uwierzyły we własne siły w tym zakresie. Wydaje mi się, że tutaj te działania związane, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolenie, jeżeli stworzenie nowego wizerunku, pomoc doradcy zawodowego. To są bardzo skuteczne metody i działania. Tym bardziej, że w województwie łódzkim mamy największą grupę osób, które podejmują samodzielną działalność gospodarczą. To jest przeszło 400 osób, które skorzystały ze środków w ramach działania 613-62 i wzięły los w swoje ręce. A tworzą nie tylko dla siebie stanowiska pracy, ale bardzo często są to firmy rodzinne i to skutkuje tym, że są dodatkowe miejsca pracy dla tych osób, które tak na dobrą sprawę bardzo często nawet nigdy w życiu nie pracowały, bo przykładowo przypomnijmy, że kobiety bardzo często były w domu, spełniały zupełnie inne role i w tej chwili się okazuje, że bardzo dobrze się sprawdzają. Czasami są nawet osobami wiodącymi w tych firmach. W ramach działań, które realizujemy, bezpośrednio my nie szkolimy. Są to działania skierowane, środki do powiatowych urzędów pracy w ramach Funduszu Pracy, które przekazują dla tej grupy tutaj docelowej 50+, jak i również w ramach środków unijnych, w ramach priorytetu 6 i 7, które no powodują, że te osoby są dodatkowo kształcone. Wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na jeszcze bardzo jeden ważny czynnik, tak zwaną ekonomię społeczną. Ustawodawca, a jednocześnie Unia Europejska zakłada tutaj ogromne działanie, jeżeli chodzi o ekonomię społeczną, związaną właśnie do tej grupy wiekowej, ponieważ to jest właśnie branie spraw w swoje ręce, tworzenie spółdzielni socjalnych, tworzenie osób w podobnej grupie wiekowej, które no, raz, że się doskonale rozumieją, dwa, że sobie wzajemnie ufają, a co za tym idzie, no te środki są no, bardzo dobrze wykorzystane. To stwarza zupełnie inny obszar działania, nie tylko miejsca pracy tworzone przez pracodawców, ale w zupełnie innych obszarach, w sferze usług, które no, tak na dobrą sprawę dla tej grupy są bardzo potrzebne.